W Starym Bojanowie na festynie Kłosa i Chleba bawili się mieszkańcy gminy Śmigiel. W ten sposób świętowano 15 sierpnia, ciesząc się plonami, ziołami i kwiatami. Ze względu na to, że to jest 15 sierpnia, jest to związane z niebowstąpieniem Matki Bożej i gdzie się święci zioła, postanowiliśmy jakby zrobić konkurs na najładniejszy bukiet ułożony oczywiście ziół, kwiatów polnych. I oprócz tego wypiek chleba. Dla licznie przybyłych mieszkańców przygotowano festynowe atrakcje. Dzieci bawiły się na dmuchańcach, a dorośli oklaskiwali koncerty. Głównymi atrakcjami jest występ kabaretu EWG oraz występ zespołu Disco Polo Voyager. Chleby wypieczone przez koła gospodyń wiejskich z Czacza, Karśnic, Poladowa i Śmigla okazały się hitem festynu. Każdy chciał skosztować choć kawałeczka. Nic dziwnego, że szybko znikał ze stołów. Do tego, żeśmy proponowali pastę fromage do sera i ze zwykłych warzyw i po prostu drugą pastę jajeczną. Do tego był smalec z wojskiej roboty z kiełbaską i z cebulką przesmażany i do tego były jeszcze dwa miody, jeden jabłkowy, a drugi był wiśniowy. Chlebki były pieczone, jeden pszenny, okrągły, potem był wieloziarnisty i zwykły chlebek. Urszula Jonder z Czacza przygotowała chleb gruboziarnisty według własnego przepisu. To jest taki chleb żytniopszenny na zakwasie, sama go piekę od paru lat. Otręby pszennie, żytnie, nasiona jakie mam w domu, co znajdę, to wszystko wrzucam. Także piekę 2-3 razy w tygodniu, bo uwielbiamy, w specjalnych foremkach silikonowych, których się nie przykleja. No i to jest taki, z córką jemy non-stop i kto przychodzi, to też chętnie próbuje, bo przepisy daje wszystkim swoim znajomym. Jury uznało, że najsmaczniejszy był chleb gospodyń wiejskich z Poladowa. Ponieważ 15 sierpnia to święto Matki Boskiej Zielnej, specjalnie na tę okazję przygotowano bukiety kwiatów, które podlegały ocenie konkursowej. Wygrał bukiet Tatiany Jędrzejczak ze Starego Bojanowa. Wyróżniono bukiet Sylwii Wojciechowskiej z Karśnic.